Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, już drugim, odnośnie adaptacji fotela samochodowego na fotel komputerowy. Zaopatrzyłem się już w kółka. Kółka miały być początkowo 70, o średnicy 70, będą o średnicy 50. Po pierwsze, 70, jak zwykle, nie było w sklepie, pusta półka. Akurat nie ma tych kółek, które chcę kupić. Każde inne do woli full, te co chcę kupić akurat nie ma, no ale mniejsza o to, wziąłem kółka 50. Jeżeli ten fotel miałby jeździć tu po warsztacie na stosunkowo nierównej posadce, wylewce, no to kółko mogłoby mieć pewne problemy. Natomiast jestem przekonany, że przy użytku domowym, po jeździe po prostym, równym parkiecie, płytkach, panelach, to kółko na pewno zda egzamin. Nie chciałem typowego kółka fotelowego, ponieważ te kółka też nie są za mocne. Poza tym bardzo rysują, niszczą panele. To kółko jest gumowe, więc myślę, że nie zaszkodzi podłodze, a również będzie ciche. Podstawa wyspawana, oszlifowana, mniej więcej wygląda tak. Mała pomyłka, w zasadzie nie pomyłka, a rzecz, która po prostu sama wyszła w trakcie pracy. Mogłem wykonać to w trochę inny sposób. Zobaczcie na ten kształtownik, jak go wspawałem pomiędzy te profile. A mogłem go zaniżyć i wypuścić. Automatycznie wtedy miałbym profil do przykręcenia kółka. Nie chcę go kręcić tam, ponieważ będzie rozstaw wąski. Chcę go tutaj wypuścić, no ale widzicie, że muszę dospawać płaskownik. A mogłem wypuścić ten kształtownik tutaj dalej i przykręcić kółko. No ale tak jak sami wiecie, jest to prototyp i No niestety, po to się robi pierwszą sztukę, żeby każda następna już była tylko lepsza po pewnych modernizacjach. Tutaj będą wspawane płasko, spręta, takie haki dwa, i na te haki będzie się zapinał fotel. Z tym zajmiemy się za chwilę. Natomiast teraz wspawamy takie płaskowniki, płaskownik grubości 10 mm. Będzie wspawany tu na dół i do tego od spodu będzie przykręcone kółeczko. Tutaj zrobimy jakąś maskowniczkę, a może nie zrobimy, zostawimy taki surowy styl, surowy stan. Będziemy widzieć. I fotel powoli nabiera jakiegoś kształtu i finalnego wyglądu. Co prawda jeszcze nie mamy tylnych kółek, ale już wiemy, w którym miejscu te kółka umieścić. Spójrzcie, przy takim ustawieniu i przy takim wychyleniu oparcia ten fotel jest nadal stabilny. Nie ma możliwości, żeby on się nam gibnął. Także myślę, że kółka mógłbym jeszcze cofnąć, ale nie chcę robić tego, ponieważ już w tym miejscu, w którym są w akceptowalnym miejscu, nie wystają poza fotel, poza tylny obrys fotela zbyt mocno, więc w zasadzie się mieszczą w tym obrysie. Więc nie będę szukał już nic więcej. Obawiałem się, że te kółka będą musiały być dość mocno wysunięte w tył. No niestety prawa fizyki są takie, nie inne. Jak widzicie, część mojego ciężaru jest na siedzisku, automatycznie jest to siedzisko dociskane do podłoża, więc spójrzcie, nawet przy takim ustawieniu tego oparcia ten fotel przy tej konfiguracji, przy tym wypośrodkowaniu tego kółka nadal jest stabilny. Wiadomo, że w takiej pozycji nie będę użytkował tego fotela, ale choćby nawet on nadal jest bezpieczny.
Jeżeli chodzi o podłokietniki, zależało mi właśnie, żeby te podłokietniki były z jednej strony i z drugiej strony. Oczywiście podłokietniki możemy schować, wtedy możemy dosunąć się do biurka, podłokietniki nam nie przeszkadzają, ale zazwyczaj z praktyki wiem, że te podłokietniki zawsze będą rozłożone, ponieważ w aktualnym fotelu, w którym mam podłokietniki, one zawsze są, bo one nie są składane, więc nie przeszkadzają. Myślę, że te również nie będą przeszkadzać. Fajnie, że są stosunkowo krótkie. Myślę, że wsiadanie, wysiadanie do tego fotela będzie wygodne, wygodniejsze, podejrzewam nawet niż tradycyjny fotel, który ma takie kabłąki tutaj niepotrzebne. Tutaj mamy oparcie łokcia, oparcie rąk, także jest super. Dobra, spójrzcie z bliska może, w którym miejscu to kółko wypadło i w którym miejscu to kółko zamontujemy. Tutaj mamy znak. Ten znak w tym punkcie mieliśmy podparcie, czyli podłożony kształtownik podczas testów i przy tym podparciu w tym punkcie ten fotel był bardzo stabilny, co zresztą widzieliście przed chwilą i myślę, że jeżeli damy tutaj kółko, to będzie bezpiecznie. Dla zwiększenia jeszcze bezpieczeństwa ja przesunę się z tym kółkiem powiedzmy jeszcze 2-3 cm, ponieważ w żaden sposób tutaj nic mnie nie blokuje i tak jesteśmy jeszcze daleko schowani z tym kółkiem niż obrys oparcia i fotela. Praktycznie niewiele wychodzimy ponad dolny obrys siedziska. Spójrzcie, tutaj jest znak, a tutaj jest siedzisko, powiedzmy jest od siedziska może 5, może 6 cm odsadzone do tyłu. My się jeszcze przesuniemy te 2-3 cm, żeby było jeszcze bezpieczniej, a w tej chwili zajmiemy się tutaj mocowaniem i tym ryglem, żeby ten fotel już był tutaj zamocowany. Następnie odkręcamy stelaż, dorabiamy kółka, malujemy sam stelaż i myślę, że fotel... Aha, jeszcze mam tu mały pomysł, aby montaż tego ukryć, zamaskować takim kształtownikiem zaciętym w ten sposób. To jest próbny kształtownik, on jest ucięty za długi, ale myślę, że jeżeli byśmy dorobili coś w tym kształcie, ale coś bardziej delikatnego, mogłoby to tutaj fajnie wyglądać. Tak jak mówię, to jest zbyt ordynarne, zbyt duże, ale coś małego dorobimy i będzie się fajnie prezentowało. Zmierzyłem oryginalne gniazdo na to mocowanie. Tam jest wykorzystany do zapięcia tego rygla wykorzystana jest śruba 12. Więc jeżeli zastosuję do wygięcia takiego rygla pręta 12, powinno to się wszystko ładnie zapinać. Muszę wygiąć takie C z tego pręta. Wstępnie przyjąłem 5 cm z każdej strony, powiedzmy w środku, ponieważ wymiar na zewnątrz będzie inny niż w środku. Przyjąłem w środku 5 cm i po zsumowaniu daję 15, czyli jest to długość tego pręta. Odznaczam 5 i dokonuję pierwszego gięcia, no i później drugiego. Tego gięcia dokonam w imadle, ale w takim starym, kutym imadle. Nie próbujcie takich prętów giąć w takim tradycyjnym imadle, bo chińszczyzna rozłupie się po pierwszym uderzeniu, ale stare imadła ze staliwa również w końcu kiedyś pękną, więc jeżeli mamy takie imadło, to takie cięższe prace róbmy właśnie na imadle kowalskim, imadle kutym, którym gwarantuje głową, że szczęka nie uleci. Thank you.
Tak prezentuje się pręt 12 mm wygięty na zimno, ale takich cudów możemy dokonać tylko na takim imadle. Wkręcamy w imadło, ustawiamy na znaku, pilnujemy oczywiście, żeby ta płaszczyzna była prostopadła do szczęk, ponieważ jeżeli dokonamy gięcia pod kątem, to te widełki, powiedzmy te boki zagięte, nie będą nam strzelać w jednej płaszczyźnie. Nie musi to być super, będziemy to korygować już po gięciu, ale choć mniej więcej pasuje, żeby ta płaszczyzna była jakaś zachowana. Mamy wygięty pałąk, jak widzicie, nie udało się w płaszczyźnie tego wygiąć, nic nie szkodzi. Już jest w płaszczyźnie. W tym momencie musimy przyciąć jeden koniec tego zagiętego pręta, ponieważ jest za długi, podczas gięcia po prostu wkradł się taki błąd, ponieważ gięcie nie było dokonane na giętarce, tylko na imadle, po prostu w sposób kowalski, więc są pewne różnice w długościach, musimy przyciąć. I w tym momencie pałąki już są na swoim miejscu. Możemy je wspawać. Zrobimy małe tutaj szczepy. Zdemontujemy fotel i obspawamy to na mocno. Natomiast zobaczcie, tutaj jest ciekawy patent. Jest jeden hak. Główna ten rygiel. Rygiel dolny zamykający. Natomiast tutaj, w tym miejscu, mamy jeszcze trzeci hak na sprężynie. Ten trzeci hak ma zadanie takie, żeby cały czas dociskać fotel do haka. Świetnie pomyślane i chyba w tej chwili będę za każdym razem pamiętał o tym rozwiązaniu i to rozwiązanie chyba za każdym razem będzie mi się przypominać, kiedy usłyszę w swoim aucie tłukące się tylne fotele. Jeżeli pasażerowie nie siedzą na fotelu i nie ma docisku, ten fotel może się tłuc i faktycznie taka sytuacja występuje u mnie w samochodzie. Natomiast tutaj w samochodzie amerykańskim pomyśleli w ten sposób, że jest trzeci rygiel, który na sprężynie dociska zawsze fotel do rygla i nic się nie tłucze, jest cisza. Dobra, pałąki są spawane, pozostało nieco zaczyścić te spawy, te spoiny, pościągać ewentualne odpryski i zajmiemy się w tym momencie, za chwilę zajmiemy się tylnymi kółkami. Dobra, nasza podstawa powoli zaczyna nabierać kształtów, widzimy światełko w tunelu, tylne kółka już są zamocowane, także teraz pozostaje założyć fotel i sprawdzić jeszcze raz stabilność tego fotela i przede wszystkim jak on będzie jeździł, bo musicie zwrócić uwagę, że ten fotel nie będzie fotelem obrotowym, mechanizmu tutaj nie będzie takiego obrotowego jak w tradycyjnym fotelu biurowym. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy nie. Konstrukcję, sposób mocowania kółka tylnego wykonałem w taki sam sposób jak i przedniego. Prawdopodobnie przy drugim fotelu, które będę wykonywał w najbliższym czasie, ten profil, który tu widzicie, on będzie zaniżony i wypuszczony tutaj dalej i przez ten profil będzie odbywał się montaż tego kółka. No tu jest rzecz właśnie taka nieprzemyślana do końca, dlatego jest
Płaskownik 10 mm, więc on się na pewno nie ukrzywi, nie ugnie. Zobaczcie, w tym miejscu jest znak, na którym planowałem dać kółko. Musiałem się i tak cofnąć tym kółkiem, ponieważ kółko jest obrotowe i w tym momencie jesteśmy ślad, czyli znak nasz jest osią kółka, więc warto też to uwzględnić, że ta oś kółka, ona w przypadku kółka obrotowego zmienia się, więc jeżeli bym bazował do znaku osią tego elementu skrętnego kółka, to w momencie obrotu tego kółka oś nam się przesuwa. Pierwsze testy, czyli szukanie tego punktu, w którym umieścić kółka, nie do końca może był miarodajny. Kółko zachowuje się zupełnie inaczej niż kształtownik podłożony zastępujący to kółko. W tej chwili już kółka 4 są spawane i konstrukcja jest naprawdę super zwrotna. Wszystko fajnie działa, wszystko fajnie jeździ. Tak jak mówiłem wcześniej, ten fotel nie ma funkcji skrętu, czyli nie jest obsadzony na osi skrętnej, więc nie zachowuje się tak jak tradycyjny fotel biurowy, fotel komputerowy, ale myślę, że tak jak widzicie, on sam skręca na kółkach, więc nie wiem, czy ten skręt aż jest tak potrzebny. Z reguły wiem, że użytkuję taki fotel obrotowy już od lat i myślę, że bez tego skrętu również będzie ok. Jeżeli bym uparł się, aby ten fotel był skrętny, obrotowy, to na pewno tą konstrukcję nie oparłbym na gotowym rozwiązaniu zaadoptowanym z właśnie takiego fotela biurowego, ponieważ ta konstrukcja jest słaba. Poza tym podczas pracy, podczas użytkowania skrzypi, trzeszczy, chwieje się to. Naprawdę to nie jest dla mnie. Denerwują mnie takie konstrukcje. Fajne jest, bo jest obrotowe, mamy amortyzator, sprężynę gazową, która nam podnosi ten fotel do góry. Możemy go regulować, wysokość i tak dalej. Tylko że ja z regulacji nie korzystałem. Korzystałem tylko raz. Po zakupieniu tego fotela przeregulowałem go kilka razy i wybrałem jedną dla siebie wygodną pozycję. I w tej chwili tą pozycją jest wysokość krzesła na 50-48 cm. W tych granicach użytkuję fotel obrotowy na takim nastawieniu, czyli na tym najwyższym. I jest mi na nim wygodnie, więc jeżeli ten wymiar przeniosłem na ten fotel, myślę, że również będzie mi na nim wygodnie pracować. Ważne jest to, że nogi nie wiszą w powietrzu. Noga ma podparcie tutaj, ale również leży, cała stopa leży na podłodze, na posadzce, więc myślę, że pozycja będzie jak najbardziej wygodna. Co do kółek, mamy temat załatwiony, wiemy, że w tym miejscu zostają, więc możemy już kończyć tą konstrukcję i zacząć ją malować i składać to. Po dłuższej chwili stwierdziłem, że ten montaż, ten płaskownik muszę przykryć, niezbyt mi się podoba, więc wykonałem takie maskowniczki z kształtownika, wycięte takie trójkąty z kształtownika 40x40 i one będą w ten sposób tutaj zamontowane, będą zasłaniały nam tą nakrętkę, ten płaskownik, to wszystko będzie niewidoczne. Mniej więcej tak się to będzie prezentować. Dwie sztuki tych osłon już mam gotowe. Wykonałem to w taki sposób, czyli przyspawałem zwyczajnie podkładki. Planowałem tutaj spawać takie płaskowniczki. To wszystko by trzeba było potem oszlifować, ogradować, mnóstwo roboty, a efekt to nie do końca taki ciekawy. Natomiast spawałem dwie podkładki, tutaj pójdą wkręty i po przykręceniu to mniej więcej się będzie prezentowało w taki sposób, a prosty przyrządzik do wspawania tych podkładek znajduje się tutaj. Jest kształtownik, tutaj mamy zdystansowane 2 cm i mamy zawiercone dwa otwory.
kładziemy. Jedną podkładkę. Kładziemy, ustawiamy kształtownik. Dopychamy do naszej bazy. Przykręcamy drugą podkładkę. I mamy prosty przyrząd do spawania. W taki sposób spawając mamy zawsze powtarzalność rozstawu, powtarzalność wysokości. Te wysokości zawsze są równe. No i chyba o to chodzi, żeby to było w jednej linii. Także przystępujemy do spawania. Tak wyglądają podkładki po wspawaniu. Nie bójmy się, nadlejmy więcej tej spoiny, będzie z czego zeszlifować. Spawanie nie takie proste, ponieważ podkładki są bardzo cienkie, kształtownik, ścianka nieco grubsza, jeszcze dodatkowo mamy w środku otwór, który nie chcielibyśmy nadpalić, więc dosyć precyzyjne spawanie, ale jak widzicie dużym migomatem 300 amper również możemy spawać małe, delikatne detale. Po szlifowaniu detal prezentuje się już chyba nieco ładniej. Dodatkowo jak to wszystko pójdzie w kolorze, no to nabierze wtedy wyglądu. Fotel już mamy gotowy, plastiki z jednej strony przykręciłem na próbę, wszystko pasuje, wszystko się mieści, wszystkie otwory, wszystko, nic nie uwadza, żaden wspornik o plastik, także odpuściłem sobie już montaż strony drugiej, ponieważ fotel będzie teraz odkręcony od podstawy, podstawa będzie pomalowana, fotel będzie wyprany i za powiedzmy dzień, dwa wszystko będzie złożone już w całość, jak tylko fotel wyschnie, mam nadzieję, że wiele czasu mu nie trzeba będzie, żeby wysechł. Cóż, jak widzicie, tak się to prezentuje. Siedzi się dosyć fajnie. Tutaj są oczywiście wolne przestrzenie. Można by było to się pokusić o zabudowę tego, no ale to miała być prosta konstrukcja, więc nie wymyślamy nic. Jest ukończony, jest gotowy. Za chwilę zobaczycie go z bliska. Natomiast ja popełniłem jeden błąd, ponieważ ten wymiar 50 cm, o którym Wam mówiłem, to ten wymiar mamy tutaj i nie wiem, co mnie zaślepiło. Ten wymiar jest 50 i wszystko by się zgadzało. Natomiast to siedzisko schodzi w dół i w tym punkcie najniższym jest 45, więc niby mieści się w widełkach wymiarów standardowych, natomiast nie wiem, czy nie będzie za nisko. Idealnie by było w tym momencie. I jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, jeszcze ten fotel przerobię i pokażę Wam z bliska, o co dokładnie chodzi.
od tej krawędzi, czyli od końcówki siedziska do podłoża mamy 50, ale zwróćcie uwagę, że ten fotel, on się tam zapada i tu, gdzie mamy tyłek, w zasadzie jest 47, 6, ale to się ugina, czyli w granicach 45. On jest w tej chwili nieco podniesiony na mocowaniu, tutaj na ryglowaniu. Spójrzcie, on jest w tym momencie niezapięty. On dopiero ten hak ma tutaj i w momencie, kiedy się zapnie, on jeszcze się obniży. Spróbujmy go zapiąć. W tym momencie fotel już jest zapięty na właściwe miejsce, czyli on jest na takim cięcie. Fotel już mam zapięty, czyli on jest w takiej pozycji, jak przewidział producent i nie ukrywam, najwygodniej mi się właśnie w takiej pozycji siedzi, dlatego na razie go pozostawiam w takiej konfiguracji. Jeżeli będzie sytuacja wymagała, to podniesiemy ten fotel na samym ryglowaniu, jak widzieliście. Natomiast spójrzcie, jest bliska, jak wyszedł ten fotel. Wszystko umyte. Gdzieś tam jakaś ryska się trafi, coś, ale wiadomo, że to jest fotel ze wzysku, to nie jest fotel nowy, więc takie rzeczy mogą się gdzieś zdarzać. Myślę, że wyszło fajnie. Farba, struktura malowana natryskowo, tradycyjnie. To nie jest farba proszkowa. Tutaj mamy zaślepki zabite. Kółka. Jeszcze opcja, myśl taka nachodzi, aby jeszcze ewentualnie, jeżeli by było źle, można jeszcze kółka wymienić na nie 7 cm, a 10, czyli 3 cm jeszcze się podniesiemy, ale to już podczas testów i myślę, że drugi fotel, który już będę robił, już będzie bezbłędnie wykonany. W momencie, kiedy siedzę na tym fotelu, a siedzę już dłuższą chwilę, stwierdzam jednak, że ta pozycja aktualna, czyli ta pozycja, którą przewidział producent i nadał temu fotelowi, jest chyba najlepsza. Próbnie podnosiłem to siedzisko, podkładałem coś tam, żeby usiąść. Nie, to nie jest to, jednak ta pozycja, w jakiej jest w tej chwili fotel, ona jest chyba tą pozycją najwłaściwszą, no ale cóż się dziwić, ktoś chyba nad tym pracował, projektował ten fotel i w jakiś sposób te kształty nie są przypadkowe. Ja w tej chwili robię testy, robię próby, na pewno taki drugi fotel wykonam do domu, na drugi komputer, do drugiego biurka. Natomiast zaczął mi się marzyć taki fotel również tu na warsztacie i nie wiem, czy nie okaże się, że taki fotel jeszcze trzeci wykonam, ale to w wolnej chwili i w późniejszym czasie, a w głowie rodzą się nowe pomysły, nowe projekty, jeszcze jest mnóstwo pracy przy Jeepie, także nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego, ale myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy będzie siedział ten fotel. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć!